Dzień dobry. Przywykliśmy do zapisu liczb w systemie dziesiętnym. W tej liczbie cyfra 5 oznacza jedności, cyfra 2 dziesiątki, cyfra 3 setki, a cyfra 4 mówi, ile jest tysięcy. W systemie dziesiętnym grupujemy po 10. Znaczy, że 10 jednostek niższego rzędu stanowi jedną jednostkę wyższego rzędu. I tak, 10 jedności. To jedna dziesiątka, dziesięć dziesiątek to jedna setka, dziesięć setek to jeden tysiąc i tak dalej. Prawdopodobnie ma to związek z budową naszego ciała. U obu rąk mamy łącznie dziesięć palców. Chyba każdy człowiek na pewnym etapie życia pomagał sobie palcami w wykonywaniu obliczeń. Dzieci w pierwszej klasie wiążą patyczki w pęczki po dziesięć. Aby lepiej zrozumieć, jak zapisujemy liczby w systemie dziesiętnym. Gdyby na pewnej planecie żyły istoty rozumne, mające po cztery palce u każdej ręki, czyli łącznie osiem palców, można przypuszczać, że dzieci na tej planecie, ucząc się liczyć, wiązałyby patyczki w pęczki po osiem, a nie po dziesięć, tak jak my. Natomiast system dwójkowy Polega na tym, że grupujemy nie po 10 ani nie po 8, tylko po 2. Oto przykłady zapisu liczb w systemie dziesiętnym i w systemie dwójkowym. Każdą liczbę można przedstawić w systemie dwójkowym. A oto jak przedstawiamy kolejne liczby naturalne w systemie dwójkowym. Ta dziesiątka zapisana w indeksie dolnym oznacza, że liczba zapisana jest w systemie dziesiętnym. Ta dwójka w indeksie dolnym oznacza, że liczba zapisana jest w systemie dwójkowym. Taki rodzaj zapisu będzie się pojawiał na kolejnych slajdach. Oto liczba 1. Zarówno w systemie dziesiętnym, jak i dwójkowym zapisujemy tę liczbę tak samo. Oto liczba 2. Skoro mamy dwie kropki, grupujemy i zapisujemy w następujący sposób. Tym razem już nie mamy jedności. Żadna czarna kropka nie leży luzem poza pętlą, więc mamy 0 jedności i jedną dwójkę. To jest zapis w systemie dwójkowym, a to jest zapis w systemie dziesiętnym. Następna liczba 3. Od lewej strony zaczynam grupowanie po 2 i zapisuję liczbę następującą: 3 w systemie dziesiętnym to jest tak: jedna jedność, jedna czarna kropka leżąca luzem i jedna dwójka, czyli 11 możemy przeczytać. Liczba 4. Grupuję po 2. Ale są dwie zielone pętle, więc znów grupuję. Łączę niebieską pętlą. Zapisuję liczbę 4 następująco. Cyfra 0 oznacza, że jest 0 jedności. Nie ma luźnych kropek leżących poza pętlami. Ta cyfra 0 oznacza, że jest 0 dwójek, nie ma żadnej dwójki, czyli zielonej pętli leżącej luzem, są, ale w obrębie niebieskiej. Jedna. Czyli niebieska pętla, czyli 4 w systemie dziesiętnym, to takie jakby 100 w systemie dwójkowym, a dokładnie jest to 1 czwórka, 0 dwójek, 0 jedności. Liczba 5 grupuję po 2, zaczynając od lewej strony. Znów grupuję po 2 i zapisuję w sposób następujący. 5 w systemie dziesiętnym, to jest 1 jedność, 0 luźnych dwójek, 1 czwórka. Liczba 6 grupuję po 2, jeszcze raz grupuję po 2 i przystępuję do zapisu liczbę. 0 jedności, 1 dwójka i i 1 czwórka. Następna liczba: liczba 7. Grupuję po 2. Jeszcze raz grupuję po 2, zaczynając od lewej strony. I zapisuję liczbę. 1 jedność, 1 dwójka i 1 czwórka. Liczba 8. Grupuję po 2. Jeszcze raz grupuję po 2. Pętle niebieskie są dwie, więc jeszcze raz grupuję po 2 i zapisuję liczbę. Mam 0 jedności, 0 dwójek, 0 luźnych niebieskich pętli, czyli 0 czwórek oraz 1 ósemkę. Jak przedstawić w systemie dwójkowym liczbę 13? Grupuję po dwa, ale mogę również zapisać dzielenie. Jest to takie dzielenie całkowite, czyli wynik przedstawiam w postaci liczby naturalnej i reszty. Więc 13 kropek podzielić po dwie kropki do zielonej pętli równa się 6 zielonych pętli reszty 1 kropka Grupuję dalej. Teraz 6 zielonych pętli, które miałam, dzielę po 2 do, wkładając je do pętli niebieskiej. W związku z tym otrzymuję 3 niebieskie pętle, reszty 0 zielonych pętli. Wszystkie zielone pętle znalazły się w obrębie niebieskich. Przystępuję do kolejnego dzielenia i grupowania. Trzy niebieskie pętle, tutaj otrzymałam trzy niebieskie pętle, trzy niebieskie pętle dzielę po dwie, wkładając do jednej pętli czerwonej. Otrzymuję w wyniku jedną czerwoną pętlę i reszty jedną pętlę Niebieską. Zapisuję tę liczbę. Spójrzmy na to, aby uzyskać kolejne cyfry liczby w systemie dwójkowym od najbardziej znaczącej. Piszę, poczynając od ostatniego wyniku dzielenia. Już tutaj nie tylko resztę, ale kiedy doszłam do wyniku 1, zapisuję kolejno te cyfry. Ewentualnie od prawej strony zapisuję w tej kolejności. Różnie to można zrobić, gdyż mam tutaj jedną ósemkę, jedną czwórkę, zero dwójek i jedną jedność. Na przykładzie liczby 37 pokażę w jaki sposób można zamienić liczbę dziesiętną na postać binarną. Wykonuję dzielenie całkowite. 37 dzielone przez 2 równa się 18, jest to iloraz całkowity, reszta 1. Następnie powtarzam tę czynność. Tę liczbę zapisuję tu po lewej stronie. I będę ją dzielić przez 2. Kolejny mój iloraz, reszta 0. Kolejny raz powtarzam tę czynność. Jeszcze raz powtarzam tę czynność. I jeżeli mój iloraz jest liczbą 1, już kolejnych dzieleń nie wykonuję. Zresztą kolejny iloraz wynosiłby po prostu 0. Następnie liczby czy cyfry, które tutaj wyróżniłam niebieskim kolorem, zapisuję w tej kolejności, jak pokazuje czarna strzałka. Czyli 37 w systemie dziesiętnym równa się 100101 w systemie dwójkowym. Komputer jest urządzeniem cyfrowym. Oznacza to, że wszelkie dane wprowadzone do komputera zamieniane są na liczby, a liczby zapisywane są za pomocą cyfr. Profe procesor, wykonując polecenia programu komputerowego, przetwarza dane cyfrowe. Liczby przedstawiane są w postaci binarnej, czyli w systemie dwójkowym. W tym systemie do zapisu liczb używa się tylko dwóch cyfr. Są to cyfry 0 i 1. Łatwo w technice komputerowej przedstawić dwie cyfry. Na przykład cyfry 0 i 1 odpowiadają różnym stanom napięcia elektrycznego. 0 napięcie niskie, 1 napięcie wysokie. Sposób reprezentacji aż 10 cyfr byłby nadzwyczaj trudny. Powracam jeszcze raz do objaśnienia zapisu liczby w systemie dwójkowym. W tej liczbie cyfra 1 oznacza ile jest jedności, cyfra 0 oznacza ile jest dwójek, cyfra 1 oznacza ile jest czwórek, ta cyfra oznacza ile jest ósemek, a ta cyfra oznacza ile jest szesnastek. I tak dalej, gdyby liczba była większa. Dwie jednostki niższego rzędu stanowią tutaj jednostkę wyższego rzędu, czyli dwie jedności to jedna dwójka, dwie dwójki to jedna czwórka, dwie czwórki to jedna ósemka, dwie ósemki to jedna szesnastka i tak dalej. Wzięłam w cudzysłów słów nazwę, ponieważ jest to taki, no, nieformalny, może nie całkiem matematyczny sposób, ale myślę, że jasne. A oto intuicyjny sposób zamiany liczby dziesiętnej na postać binarną. Liczba 43. W postaci jakich składników spośród wymienionych tutaj może być przedstawiona? Liczba 64 jest za duża, ale liczba 32 można powiedzieć, że się zmieści w liczbie 43. Więc na pewno będzie to liczba 32 i zastanawiam się, jakie jeszcze inne liczby. Obliczam różnicę. 43 od 32 to jest 11. Jeszcze 11 muszę przedstawić za pomocą takich liczb. W związku z tym zauważam, że 11 to jest 8, 2 i 1. W takim razie piszę, że liczba 43. Będzie 1 razy 32, 0 razy 16, 1 razy 8, 0 razy 4, 1 razy 2 i 1 razy 1. W związku z tym w systemie dwójkowym zapisuję tę liczbę w następujący sposób: są to te same cyfry, które znajdują się w tabeli. Jednostki pamięci komputera mają związek z binarnym, czyli dwójkowym sposobem zapisu liczb. Najmniejszą jednostką pamięci jest bit. Jest to możliwość zapisu jednej cyfry w systemie dwójkowym. Bit przyjmuje wartość 0 albo 1. 1 byte to zwykle 8 bitów. Oto przykłady liczb, które można zapisać, wykorzystując 8 bitów pamięci komputera. A oto inne jednostki pamięci, pojemności pamięci, można powiedzieć. Pojawia się tutaj liczba 1024. Ma ona związek z tym, że 2 do potęgi 10 równa się 1024. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.